pierwszym odruchu chce się wszystko narysować. Gdybyśmy tak odczytali współrzędne punktu A i B z obrazka, to potem już bez problemu obliczymy długość cięciwy z wiadomego wzoru, albo nawet da się odczytać z obrazka odpowiedni trójkąt prostokątny i tam z twierdzenia Pitagorasa da się to wyznaczyć. Zauważmy, że sposób dojścia do wyniku, czy to będzie obliczenie, czy odczytanie, to jest nasza sprawa, bo liczą się tylko te trzy cyfry. Dobrze, zobaczmy, co się da zrobić tutaj z tą prostą. Mamy czwarte części, tymczasem 11 minus 3 to jest 8. No dobrze, to by oznaczało, że gdybym za x wstawił jedynkę tutaj, to od 11 czwartych odejmujemy 3 czwarte, dostaniemy 8 czwartych, czyli 2. To już mamy punkt zaczepienia. Z tego punktu kratowego przechodzimy do następnego punktu kratowego po kratkach 4 kratki w prawo, 3 kratki w dół. Także prostą już mamy opanowaną, a teraz zastanówmy się, jak odczytać środek i promień tego okręgu. Czeka nas wiadoma zabawa ze wzorami skróconego mnożenia na początek x. X do kwadratu minus 14x. Mamy tutaj podwojony x i siódemkę. Krótko mówiąc, to my dzielimy 14 na 2, dostaniemy 7, więc teraz dopisujemy 7 do kwadratu, czyli 49. Możemy od razu spiąć to w nawiasy. I teraz y. Y do kwadratu plus 6y. 6 dzielone na 2 daje trójkę, więc dopisujemy trójkę do kwadratu, czyli dziewiątkę. No i może od razu dopiszmy to 9 i 49, czyli 58 do prawej strony, gdzie jeszcze przerzucamy to 54, więc będzie minus 54. To by oznaczało, że mamy następujące wyrażenia. To jest efekt podnoszenia do kwadratu różnicy x minus 7. Analogicznie z drugiego nawiasu dostaniemy y plus 3 podniesione do kwadratu. Po prawej stronie dostaniemy czwórkę. Czyli już rozpoznajemy parametry okręgu. Środek ma współrzędne 7 oraz minus 3. Natomiast promień ma długość pierwiastek z tej liczby po prawej stronie, czyli dwójka. Niestety ta dwójka informuje nas, że nici z odczytania współrzędnych punktów A i B z obrazka. Przecież na tym okręgu są zaledwie 4 punkty kratowe o współrzędnych całkowitych. To są punkty dwie jednostki na prawo, na lewo, nad i pod tym środkiem. No i raczej marne szanse, aby ta prosta, opadająca prosta, przeszła przez dwa z tych punktów. Tutaj mamy opadanie na zasadzie 4 jednostki w prawo, 3 jednostki w dół. No nic, mimo wszystko stwórzmy rysunek, ale to już nie będzie rysunek specjalnie dokładny, bo i tak na nic nam dokładność. Mamy x, tutaj y. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i trzy w dół. Tutaj jest środek, no i te wspomniane 4 punkty leżące na okręgu, 4 punkty kratowe. Oto w przybliżeniu nasz okrąg. Rysunek jest poglądowy, nie musimy się specjalnie tutaj wysilać. I prosta, która na pewno przechodzi przez ten punkt, prosta L. I ze współczynnika kierunkowego mamy tak 4 w prawo, 3 w dół do tego punktu. Jeszcze raz 4 w prawo i 3 w dół do tego punktu. I rzecz jasna, wyraźnie widać, że nasze punkty A i B, powiedzmy tutaj jest A, tu jest B, w ogóle nie trafiają, nie pokrywają się z żadnymi punktami kratowymi. Czyli jednak porzucamy ewentualny pomysł polegający na wyznaczaniu współrzędnych tych punktów. Swoją drogą to się da zrobić, bo wystarczy za Y tutaj i tutaj podstawić to wyrażenie. Niestety będzie podnoszenie do kwadratu, dosyć niewygodne liczby i równanie kwadratowe ze zmienną z niewiadomą x. Po rozwiązaniu tego równania dostaniemy pierwszą współrzędną punktu A i pierwszą współrzędną punktu B. Podstawiamy do tego przyjemnego wzoru i dostaniemy drugie współrzędne.
Jakby tego było mało, to jeszcze musimy podstawić do kolejnego przyjemnego wzoru, aby wyznaczyć długość odcinka AB. Czyli zrobić się da, ale absolutnie nie będziemy się w taki kanał wpuszczać. Musimy poszukać czegoś innego. Pomysł jest następujący. Po dorysowaniu odcinka z punktu S prostopadle na prostą L i po dorysowaniu odcinka SB dostaniemy taki malutki trójkącik prostokątny, w którym znamy długość przeciwprostokątnej, bo to promień. Za chwileczkę poznamy długość tego krótkiego odcinka, bo to przecież jest odległość punktu od prostej. Mamy na to wzór. No i wówczas bez problemu stwierdzenia Pitagorasa obliczymy x, czyli połowę długości naszej cięciwy. No to do roboty. Tylko może jednak powiększmy ten rysunek. 4, dajmy na to i 4. Punkt A jest tutaj, punkt B jest tutaj. Dajmy tutaj niżej punkt S i nas interesuje taki oto trójkąt, w którym tutaj jest 2, tutaj jest x, mamy oczywiście kąt prosty, a tu jest d, które wyznaczymy ze wzoru. Tylko potrzebujemy jeszcze równanie tej prostej w postaci ogólnej. Pomnożmy to przez 4, dostaniemy 4y równe minus 3x plus 11, może wszystko na lewo, co by dawało 3x plus 4y minus 11 równe 0. To już przystępujemy do wyznaczenia d z wiadomego wzoru. W liczniku mamy wartość bezwzględną i teraz wymieniamy x i y na współrzędne punktu s, czyli dostaniemy tak 3 razy 7, dodać się 4 razy minus 3, minus 11, zamykamy moduł. W mianowniku dostaniemy pierwiastek i tutaj mamy 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu. To by dawało 21 minus 11 to jest 10 i minus 12 minus 2, ale pod modułem, czyli 2. I tutaj dostaniemy pierwiastek z 25, czyli 5. Wyszło nam takie 0,4. Spójrzmy na obrazek. To by się zgadzało, także obrazek jednak się przydaje. Możemy kontrolować te wyniki. 0,4 to nam bardzo pasuje do tego, co tutaj widać. Przystępujemy do wyznaczenia x stwierdzenia Pitagorasa. To jest długość przy prostokątnej, więc będziemy odejmować kwadrat długości przeciwprostokątnej minus kwadrat długości drugiej przy prostokątnej. To by dawało 96 25, bo tutaj mamy 100 25 minus 4. My będziemy teraz pierwiastkować tę liczbę, więc tutaj można wyłuskać 16. 16 razy 6. 16 25 po pierwiastkowaniu da 4. Piąte, no i razy ten pierwiastek z szóstki. Teraz uwaga, pamiętajmy, że my mamy wyznaczyć długość całej cięciwy AB, więc my podwajamy tego x i to by dało 8 piątych razy pierwiastek z szóstki. Sięgamy do kalkulatora i zaczynamy od szóstki. Szóstkę pierwiastkujemy, mnożymy przez 8 i dzielimy przez 5. Dostaniemy taki wynik. Uwaga, mamy zakodować cyfrę jedności, to byłaby ta trójka, i dwie początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego w wyniku. Żadnych przybliżeń, czyli 9,1, a nie 9,2. I to jeszcze sprawdźmy, czy pasuje. Średnica ma długość 4, no a ta cięciwa niewiele od tej średnicy odstaje, więc faktycznie wynik jest bardzo prawdopodobny. Nieco mniej niż długość średnicy. Także jestem już spokojny, to na pewno jest dobry wynik.